Witam wszystkich. 10 maja, godzina 12. Kosimy trawy jednoroczne. Był plan kosić we wtorek, a nie jak już trawa przekwita. Tutaj jeszcze tych kwiatuszków tak nie widać, ale z tamtej strony działki już są. Pokosy ładne. Po samaszu szerokie. Pokronę wąziutkie. Tutaj kwiatuszki już widać. Jest do położenia około ponad 90 hektarów, w tym 25 hektarów traw jednorocznych. Brat się uczy kosić, temu trochę mam czas coś nagrać, nie przy ciągniku z zewnątrz. Dzisiaj będzie decyzja, czy kosimy wszystko, czy zostawiamy jeszcze na poniedziałek te nasze torfy. Jak do tej pory skoszonych jest z jednorocznych 20 hektarów, czyli już końcówka, szybko idzie na tych łąkach. Także wsiadam ciągnik i zaraz coś pogadamy. No i jestem na kolejnej działce, kolejny dzień, bo 13 maja, poniedziałek, tak jak mówiłem, koszę resztę traw. W piątek zostały pokoszone trawy jednoroczne, w sobotę dokosiłem z 20 hektarów jeszcze naszych torfowych łąk. No i dzisiaj koszę już tak od czwartej, przed czwartą zacząłem, jest godzina 6:40. Jest gdzieś tak położone około 25 hektarów. Jestem na piątej działce. No i wam powiem, że z rana była temperatura 2 stopni i na ramie w kosiarkach taki szron zostawiał się, robiło aż tego z 5 cm takiej warstwy ubitej. Już teraz to skapało, na poprzedniej działce wyszło słońce. I jest plan dzisiaj wozić, temu tak wcześniej się wyrwałem z koszeniem. Już te trawy jednoroczne po południu można zacząć. Później tamte, co były koszone wcześniej i co były koszone wcześniej i na koniec te, co dzisiaj, te jeszcze byłoby można rozbić, bo dzisiaj akurat tak jestem na działkach, gdzie są same dobre trawy. Pojechałem w sobotę na taką kolonię, gdzie jest 8 hektarów. No to była tam słaba trawa w porównaniu do tych, chociaż tutaj na górce też nie ma od lasu. Jak zawsze, jak co roku. Pierwszego pokosu jeszcze chociaż trochę jest, a już trzeciego to tutaj jest sucho. Ale już drugi przejazd i boczna kosiarka bierze ładnie. I co do pierwszego pokosu, będzie filmik następny zbierania z trochę już całkiem innego zestawu. Jak dobrze pójdzie, to będę zbierał 930. I do tego będzie uczepiona z tyłu kronka ZX 430 GD chyba w niej jest. Słuchajcie, muszę linię zmienić, bo od tamtej jechałem. Nie wiem, jak mi wyjdzie. Trochę się zamotałem. Tutaj był jeszcze rów czyszczony. Na jesień odcięłem trawkę, powałowałem i ładnie się zazieleniła. Także nie było piachu spod kosiarek. Wczoraj woziłem trawę też od rana, niedzielą. Testowałem trochę przyczepę, w sobotę wyjechałem zobaczyć, jak ona będzie chodziła, pracowała, się trochę nią nauczyć, poustawiać podbierak. Jak to chodzi, no i powiem wam, jest między naszą kronę MX 350, tą ZX-em nowym 430, jest ogromna przepaść w zbieraniu. 800 puchła niemalże, ani razu mi się przyczepa nie zapchała, tylko ciągnik stawał. Woziłem z dwiema 900-kami, trzema nawet. To spalanie miały o 5 litrów mniejsze, nawet na godzinę wyszło na koniec. Także różnica była duża. No ale i bije pięknie ta przyczepa.
nie ma co się bać ruchomej ściany, trochę się bałem, że się będzie ciężko, się nie nauczę, ale myślę, że może to być super opcja do suchych traw, bo jeszcze suchych traw nie miałem okazji wodzić. Wczoraj woziłem takie mokrzejsze, wyszła tam gdzieś około przyczepa sektara, było do powożenia około 80. Ja dzisiaj położę, będzie wszystkiego 90 ponad. Myślę, że też coś koło tego wyjdzie z plonu, może trochę mniej, bo te niektóre działki torfowe, no lipa wyszła, czy temu, że one są zimne, jeszcze na nie za wcześnie, nawóz, wszystko było posiane normalnie jak wszędzie, co roku na nich jest trawa, a w tym roku nie. I tutaj jest 5 hektarów przedzielone rowem, tak jak tutaj widać, chociaż może pojadę jeszcze z wami na tamten kawałek za rowem. Mam tutaj ustawione ładnie miedzę pod nawigację, linię zrobioną, także się nie bawię, nie patrzę na tym kawałku. Tak samo z tamtej strony miałem, zobaczycie. Sąsiad zabił, teraz patrzę, że chyba paliki, że było widać, gdzie jest miedza do koszenia, no i wyszło tak samo jak wcześniej jeździłem, linia się zgadzała, z kiedy się zrobiłem na oko, znaczy nie na oko, bo na końcu palik i tam na wjeździe był. Sama w sobie radzi. Tylko te kosiarki z tyłu, nie wiem czemu, ale one na tej sprężynie no się nie dostosowują do tego koszenia. Czasami jedna strona idzie wyżej, druga niżej. Regulowałem się, bawiłem na tych sprężynach, jak to wyjdzie. No i jakoś nie wyszło mi to ustawienie, czy tak jest. Ale wiem, że już zamaszę na docisku hydraulicznym, nie sprężynowym, koszył super. Ładnie już pływają po tej łące, zwłaszcza, że u nas no, są te łąki nierówne, torfowe, więc chyba było trzeba brać z dociskiem już hydraulicznym. No i kiedyś już, nie wiem czy wcześniej mówiłem, ale jak mieliśmy z tyłu na boku kronę, kosiarkę i z przodu ta krona już była, jak kupiliśmy Steyera, to chyba od 2015 roku, 16, się pojawiła przednia kronówka, to przednia krona kosiła brzydko w porównaniu do starej tylniej, bocznej. Była duża różnica. No a teraz jest duża różnica między przednią kosiarką a tylnym samolotem. Przednia teraz kosi super w porównaniu do tyłu. No ale nie ma co się dziwić, tak? Jeśli cena jest dwa razy mniejsza, to też kosi. No ale jeśli byłby ten docisk hydrauliczny, myślę, że żadnej różnicy by nie było. Kosiłem kawałek traw z trawą jednoroczną i tam było 8 hektarów. Te, co widzieliście na początku filmiku, to skosiłem je w 40 minut, spalanie mi wyszło 2,2 litry na hektar. Tak więc jeśli chodzi o spalanie przy koszeniu w tym zestawie, to na godzinę może dużo, bo przy koszeniu pokazuje mi momentalne 38 litrów na godzinę, ale jeśli to się przeliczy na hektary i porównać to, co trzeba się ganiać małą kosiarką, no to się spali sporo mniej. I na żadną działkę nie była dana gnojowica w tym roku. Zawsze co roku na wiosnę dajemy gnojowicę. W tym wyszło tak, że ta wiosna była mokra, gnojowicy nie było. I teraz jest tak trochę, jest jeszcze w tym szambie tej gnojówki, wystarczyła na idealnie na te trawy jednoroczne dać po górze. Ale z racji tego, że ma być strip till, będzie też filmik. W sumie
ten weekend jest tydzień, się zapowiada taki, jeśli chodzi o nagrywanie, to intensywny, bo dzisiaj jeszcze kończę straw, jutro coś będzie ze zbierania i gdzieś w czwartek wleci striptil, znaczy wleci, będę nagrywał, więc będzie sporo się działo. Lecimy dalej. Koszę z prędkością 17 na godzinę, ale trochę 18 ustawię, jak na nodze trzymam, to czasami trochę szybciej jadę. Kosiarki się nie zapychają, był problem z przednią kronę. Jeszcze tak nie sprawdzaliśmy tego paska, który idzie, który napędza kosiarkę przekładnie, bo jest na pasku. Tutaj gdzieś ten pasek był równy, luźny trochę, się przecierał i już w końcu się rozwarstwił, pękł. Założyliśmy nowy pasek i teraz już w tamtym ten pasek był założony z 3-4 lata temu i już przy tamtym pokosie coś mi, przy tamtym roku, przy trzecim pokosie, no pokos niski wiadomo, większa szansa jest na zapchanie tych kosiarek, coś mi zaczęło stawać, ale odkręciłem ten całą pokrywę, dociągnąłem te pasy, pasy były jeszcze jak nowe i po kłopocie kretowin nie ma po chwastowniku. Bo nie wiem, czy widzieliście shorta, ale robiliśmy łąki chwastownikiem pierwszy raz. Trochę tych śmieci nawyciągałem, ale tak delikatnie jeździłem, głównie po to, żeby rozwalić kretowiny na działce, a nie po to, żeby powyciągać ten syf. Teraz po pierwszym pokosie pójdzie gnojówka na to, no i przymieszam to tym też chwastownikiem. Jeszcze nie wiem, kiedy pójdzie ta gnojowica, bo jak ma być słońce, no to trochę się boję tym aplikatorem, że to przypali. No i pójdzie chwastownik i już tym chwastownikiem zrobię tak na grubo te działki, powyciągam te śmiecie. Przy pierwszym pokosie ich się wyciągało też sporo, ale tak to spłycałem, żeby nie zbierać teraz tego całego syfu w pierwszy pokos i nie karmić tym później, wiadomo, krów mlecznych. Tylko żeby to już w drugim pokosie zostało dla młodzieży, jałówek, byków. Także teraz zobaczymy, co ten chwastownik potrafi. Jest jeszcze możliwość założenia na niego siewnika i to podobno też zdaje fajnie robotę, jeśli chodzi o odsiewki. U nas te odsiewki by się przydały. Te łąki już są zaniedbane nawet, jeśli chodzi o te trawy. Co roku gdzieś tam, no tak jak wcześniej mówiłem, się je wyoruje, ale to po to, żeby je wyrównać i po to, żeby no, były posiać dobrą trawę. Chociaż co wyoraliśmy 2 lata temu, to zostało dalej polem mokrego mocno. Też wiadomo, nie wyorasz, bo później nie posiejesz, ta trawa się nie zrośnie ładnie, się porobi ślady. No i zobaczcie, pierwsza przednia krona jak zbija trawy. No jest to minus na pierwszy pokos. Nie schnie ona tak ładnie jak rozłożona po samaszu. Pokos jest szeroki. I kawałek machnięty, została druga połowa. Już objechana raz dookoła, także też szybko pójdzie. Tak więc to tyle na dziś z koszenia. Ja dokończę, myślę, do 11. Resztę uczepię chyba rozbijak pierwsza przed przyczepą. Porozbijam trochę te trawy, że schły. Tam gdzie są no większe, był lepszy plon. I zaczynamy zbierać. Także do zobaczenia, widzimy się na zbieraniu, cześć!